Gramy dalej, moi drodzy. Mieliśmy gniazdo napaść. Wyślijmy oddział. No i zobaczmy, co w takim gnieździe. Ty, ale czekajcie, no. Tu się 17 godzin w toku, a w tej bazie coś się buduje? Naprawa w toku. O, jest generator prądu. Zakład produkcyjny. Myślicie, że to ma sens mieć? Aha. Bo itemy nie zostają w bazie, nie? Czyli mogę mieć zakład produkcyjny na przykład tutaj też. Powiedzmy, nie? Albo same placówki szkoleniowe, ale byśmy, kurde, 2 punkty doświadczenia na godzinę. 10 pla... Co to jest? O, shit. O, fakty, cała mapa się zaraża. O, niedobrze, Europę atakują. Dobra, no wysyłamy oddział na bitwę i zobaczymy, no. To dwa aż. Dobra. No nie, niech ma trochę miejsca w tym. A ten czym strzelak tymi krążkami, tak? Nie wiem, czy on to musi mieć w podręcznym, żeby tego używać. Chyba nie. Dobra, jeśli... O, shit, coś tam miałem nieużyte. Jak zrobiłem drugą bazę, znalazłem ją i się sama zrobiła. Kolcu, koleczku, kolczuszu, wiesz? Kolczyku, ha! Kolczyk. Mały kolec to jest kolczyk. Pomyślelibyście? Pozdrawiam z Zamościa. Kiedy odwiedzisz moje strony? Nie wiem, słyszałem, że wam tam prezydenta zamknęli ostatnio, to nie wiem, czy ja powinienem odwiedzać wasze strony. Bo się trochę boję. Hostile neutralized. Sam nie wiem. Widzicie, co tu się dzieje w tym gnieździe? Moving now. No bo to wygląda tak, jak ja miał gdzieś tu iść, w tamtą stronę. No to albo mogę lewą. Albo mogę prawą, no inną, innej strony tu nie ma. Tu nawet nie ma dobrze, gdzie się skitrać, wiecie? To jest najgorsze. Człowiek tak idzie i zupełnie w nieznane, jakby szedł. My wiemy lepiej, kogo i gdzie zamknęli. W Zamościu prezydenta, a w Lublinie ordynatora. To w Lublinie zamknęli przewodniczącego rady, a w Zamościu... Aha, dobra. No i widzisz, jak to jest? Wystarczy jeden taki Lublin, żeby wszyscy myśleli, że tu wszędzie wszystkich zamykają. Czy tak powinno być? No nie powinno. O, shit. A ci skąd idą? Nie wiem, która to jest strona mapy.
O Jezu, to są ci z wybuchającym ręką, czy którym? Nie, dobra, to są ci z karabinami. Okej. Dobra, olejmy tego typa z tyłu. Och, shit. Dobra, widzę, o co chodzi. I see them. Acquiring target. Mogę mu głowę odstrzelić? Dobra, patrząc na to, że się wykrwawi, to się wykrwawi, tak? Kurde, nie wiem, czy tego z tyłu jednak nie strzelić, wiecie? Chyba urwaliśmy mu ramię, jedynek, w którym mógł do nas strzelić. Więc jest okej. No Heavim na pewno musimy podejść bliżej, bo to... Okej, i to trzeba rozwalić, to coś. Positioning, prioritizing speed. Dobra, ja bym też tutaj... No nie wiem, liczę na to, że mi nie przy... że ten umrze, tamten... Aha, jeszcze jeden tu jest, dobra, okej. No chyba, żeby go walnąć wręcz i się nie... Nie przejmować się tym. Tego trzeba rozwalić koniecznie. Ja pierdziele, ile ich jest. No dobra, nic na to nie poradzimy. Zastanówmy się w takim razie, co możemy zrobić tak naprawdę. Bo... Możemy oczywiście zacząć strzelać. Tylko tak naprawdę do czego w tym momencie chcielibyśmy strzelać, nie? Czy do tej głowy? Receiving loud and clear. Oh.
Nie wierzę, że on tego nie trafił. Ja pierdzielę. Tu się nawet chyba nie ma co wylęgnąć za bardzo. O, się trafił. Ale tamtemu rękę urwaliśmy, więc jest praktycznie nie do użytku, nie? Koleś jest. Ten już zrobił ruch. Czyli tym jeszcze byśmy mogli. Nie wiem, boję się, że tu jakieś jajo jeszcze jest, którego ja nie widzę i oni będą. Kurde, słaby ten ruch zrobiłem, nie wiedziałem, myślałem, że... Strasznie blisko stoimy i się obawiam, że walną jakimś granatem, że go, nie wiem, z dupy wyciągną. Niby te postacie nie mają granatów, ale oni mówili, że one mogą ewoluować, nie? Ja się boję, że on właśnie akurat ewoluowali w takie coś, że mnie zabiją. Co o tym myślicie? Jest to możliwe? Moim zdaniem jak najbardziej. Boję się, że ten smyk podejdzie do nas i nam głowę któremuś użre. Bo może to zrobić. Ready to fire. Okay, zajebiście. No i chyba tyle. Ej, co z tym snajperem? No nie, no niech stoi i tyle. Albo idę bliżej nim. Później sobie bliżej podejdę, będę miał... Nie mówiąc oni, że mają takiego perka, jak się jednego z nich zrani obok, to reszta atakuje też. Kurde, to są najgorsze. One skaczą wam na głowę i... koniec. I przejmują kontrolę nad postacią. Co ten robi? A, strzela, dobra. Trzeba mu tą rękę odwalić, jak... O, sieć. No nie. Dobra, moim zdaniem pistoletów teraz powinien wejść w ten... Dobra. Pytanie, czy... Aha. Raz. Dwa. Dobra, trzy. Gdyby ktoś chciał podejść. Standing by. Comes online. Grubas niech podejdzie bliżej. Confirming target. Enemy down. Okay.
tyle w temacie z grubasem. Tu by było fajnie, jakby ta. A najpierw zobaczmy, co ci mogą zrobić. Ready to fire. Nie wiem, na ile ta osłona jest. Kurde, to też jest osłona. Dobra, to podejdź może tu. Moving to position. Kurde, musi zawsze oddać. Dobrze, tylko dwa strzały, nie? A tam jest jeszcze w ogóle chyba trzeci z tyłu, nie? Kto tu ma jeszcze punkty ruchu? No ja mam punkty ruchu. Problem jest taki, że... Dobra. Bo inaczej to będzie ciężko cokolwiek trafić. Żebyśmy... Bo ja się boję, że ten podejdzie i skoczy komuś na głowę, nie? Ten typ, no ale... Dobra, wiecie co? Nie ma co gdybać, trzeba typa rozwalić. Dobra, karabin mu uszkodziłem. Jeszcze ktoś tam z tyłu idzie. O Jezu, jeszcze tutaj. O Jezu. A nie, bo ten nie ma pistoletu, tak? Chociaż ten pistolet to nie do końca tak był. No właśnie. Taki kurde uszkodzony, że działa. Jeszcze ktoś? No i tak musiało być. Kurde, skoczy na niego z boku. Nie? Najgorsze jest to, że on traci rundę, nie? No bo ja tam jakby nie martwię się o to, że... Nie, bo ja się tu mogę ruszyć. Wezmę sobie... O, shit. O, shit. Tego by trzeba było w takim razie najpierw rozwalić, bo on mi będzie w każdego typa walił, który tu jest. Ready for action. Ja pierdzielę. Dobra. Co, zginę teraz? Kurde, no i muszę wczytać, no. A nie wiem nawet, gdzie miałem zapisane. 22.07, 22.17. Dobrze, że zapisuję. Słabo, że mi przejęli tą ten, nie? Można zapłacić, tak. Można bitsami timeoutować ludzi na czacie, ale to jest całkiem sporo kosztuje, więc...
sprinting to position. Dobra, wiecie co, zrobiłem tu Overwatcha na tą odległość. I'm on Overwatch. To jest snajper? To on by mógł podejść bliżej jednak. No i tyle. Ja chyba będę save'a robił co runda, wiecie. Aha, to dlatego ja go wtedy jednym strzałem dojechałem. Dobra. Co się stało? Czemu on go nie trafił? Heavy, gdzie jest Heavy? Dobra. Teraz mamy tak, ja bym tu podszedł i bym sobie tego. Aha, zajebiście. Dobrze, że coś widać. Receiving loud and clear. Acquiring target. Dobra. Nie wiem, czy go nie strzelić tym, ile on ma jeszcze. Bo można by nim było zrobić ruch. I... Dokładnie. Jakby trafić oczywiście. Jest, dobra. I wtedy tymi lepszymi jednostkami nie stracę tylu ruchów. Straszna padaka, powiem wam. Receiving loud and clear. Dobra, idę. Chyba nie będzie. O, chciał strzelać. Shot went wide. Musisz trafić. O Jezu, no nie wierzę, że nie trafił. No i kogo nam zje? Dobra, ale umrze na początku rundy. Jak ma 10 życia, a pewnie 10 to jest jego koniec już życia. No niestety. Shit. What's our plan? Wiecie co?
Najpierw zróbmy tak. Tym. Okej. Okay. Wyczyszczone. Agulka Chirt. 300 cheersów. Dzięki, Agulka, za 300 cheersów. Dziękuję bardzo za wsparcie. Nie, to ja rozumiem, to wiecie. O Jezu. Czyli tak, tym nie zrobię. Mogę się tym przesunąć bardziej do przodu. I wtedy coś działać. No dobra. Dobra, poskładał się. Nie wiem, czy to jest legalne tak stawać obok siebie tymi postaciami. Jak coś nas mówi, granatem rzuci, to będzie kurde, koniec będzie. Pójdę tu, bo nie... A jak on ma go w visual range? Aha, okej. Okay. Zróbmy tak. Aha, no i teraz ten heavy jeszcze. No to heavy'ego to na sam... Jak najdalej się da, nie? Albo tak, ale on... Aha, bo on nie może za bardzo latać. O, ale może... To jest ten... O kurde, ale on może daleko iść. Wiecie co, to zapiszę sobie. Ty, to nie jest głupie wcale. Żeby on sobie tu podlazł. Tylko, że tu może być jeszcze ktoś za... Najgorsze jest to, że gdzieś w tych tunelach jest to drugie jajco do rozwalenia. Ja nie mam zielonego pojęcia gdzie, chociaż obstawiam... Obstawiam, że będzie może tutaj gdzieś. Albo wiecie, tędy się idzie. Krzyk bojowy mu nie będzie miał tego. O się, to nic, takie odległości se strzelają do nich. Najgorsze, tych żab nienawidzę, nie? Co, zginął? Czytać. To niedobrze, że ten synek dostaje, bo kurde, bo ja już go chyba mam ustawionego i to jeszcze na warcie i zasejwowane. Nowa odznaka za 3000 u 20 bitsów. No, no niedobrze. Standing by. Ale mogę zrobić tak, ruch. Patrzcie, jak najbliżej podejdę, nie? I zrobię ten okrzyk. I one wtedy dwa punkty akcji tracą, czy coś w tym rodzaju. Przynajmniej tak z opisu wynika.
No i on ma więcej hapsów niż ta reszta, więc on może dostać kilka hitów, nic mu się nie stanie. Ma dość mocny pancerz. Ale się ustawili, chyba tego naszego zasłonili przed tymi swoimi, patrzcie, to nie będą mogli strzelać z takiej odległości. O Jezu, chyba z boku podeszli. Niedobrze. Troszeczkę mnie to zastanawia, czemu tamten ma tyle hapeków? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Dobra, zapiszmy sobie. All I need is a clear shot. Succeeded. Dostał w łeb. I się schował w takim razie. Bo tym to w ogóle... Aha, nie mogę tak zrobić, chociaż mógłbym nim krzyknąć jeszcze. Confirming target. Aha, zajebiście. Ja myślałem, że on umrze z tego, a mu tylko pancerz spadł z pleców, tak? Nie, no to super. O to mi właśnie chodziło. I co, nie będą tak każdy jeden będzie w dwójkę strzelał? Masakra jakaś. Dobra, tego sobie załatwiłem, bo już mnie denerwował. Utnę. Ale jeszcze jest szansa na to. Mogę jeszcze tym podejść i mu po prostu strzelić w to ramię dwa razy. O, zajebiście. No i tyle chyba. Od poszatkowania, ale nie mam już więcej punktów akcji od poszatkowania. Ktoś się tam wykrwawił ten na początku. Ja mam obawienia, że oni, widzicie, oni chyba dnowi dochodzą co chwilę. A tu jest jajce do rozwalenia po prawej. Musimy się tam dostać.
Ready for action. Reposition. Co to kur... Aha, dobra. All I need is a clear shot. I'm on the move. Dobra. Nie wiem, czy tu nie ma tego... Dobra, wiecie co? Zrobię najpierw inny mi ruch. Aha, dobra. Confirming target. Shit. Szkoda. O, niedobrze. Need a better position. Need an angle. Let's do this. Target missed. Niedobrze, bo wszystko jest mist. Acquiring target. Dostał, ale nie odpadł mu, ta ręka mu nie odpadła, nie? Dobra, trzeba rozwalić ten słup, który tu ich produkuje i uciekać, bo mi się wydaje, że oni co rundę dwóch przychodzi chyba. No, albo jeden co najmniej. O Jezu, ten mi jeszcze padnie za chwilę. Czemu ten najsłabszy stoi na samym... O właśnie, ja pierdzielę, zaraz go zabiję. To mi się podoba. No i trzeba wczytać. Shit. Trzydzieści 37. To dawno temu żeśmy... Trzeba co rundę, przypominajcie mi sushi, bo zapisuj co rundę. O Jezu, to jest dopiero ta runda, tak? I'm on the move. Confirming target. Który będzie... A dobra, to wiecie co, ja poczekam, zobaczę, który mi się uda snajperem. Snajperką rozwalić. I tu nie za...
clear shot. Shit. Receiving loud and clear. All I need is a clear shot. A ten co to ma przerażenie? Ready to fire. Czekajcie, co to jest przerażenie? Postać nie może się ruszać przez turę, regenerując... Kto woli? Ruszać, ale ruszać czy atakować? Targeting. Gotcha. Moving now. Kurde, myślałem, że on tu gdzieś jest. Czemu mam 10 krwawienia? Shit, ta postać znów zdechnie. Coś tak czuję. I widzicie, i kolejny przylazł, nie? Kuźwa! Nie no, ja go muszę poleczyć, tego typa, bo on przecież będzie umierał. Ale on chyba dostał od tego jednego, który miał tą taką reaktywność ataku, nie? Co za typy z tych przeciwników? Czyli jeszcze raz, gdzie ten Heavy jest? Heavy był tu. To ja nim idę tu. No i rozwalam se tego. Ten mnie może bić i tak mi się chyba niewiele dzieje. Tak, tym sobie biegnę tu i odwalam mu rękę, nie? No i tyle. Mustrzę. Babeczkę tu. No tak średnio bym powiedział. Już bym wolał się chyba tu skitrać. Tu to samo.
Ready to fire. Enemy hit. Znów nie zapisy. Aha, ale co mi z tego, że ja zapiszę, jak później mi ginie postać na przykład. Kurde, oni tego ciągle tego najsłabszego mi strzelają. Zauważcie to, nie mają innego celu. Co za padaka. No nie. Ja jebę, no i go zabili. Rozumiem, że się go już nie da podnieść, tak? No i... Ile razy można, co? To go schowaj! A w ogóle czemu on tak ginie non-stop? Czemu... Nie rozumiem, czy on ma jakiś armor najmniejszy, czy czemu oni wszyscy do niego strzelają. Nawet jak stoi na tyłach, to do niego strzelają. Nawet jak ma full życia, to do niego strzelają, żeby go zabić. Nie wierzę w tego typa. Dobra, gdzie jest ten heavy? Jeszcze raz. Nie no, chyba sobie żartuję. Tak, broń mu rozwaliłem. Weźcie, że nie żartujcie nawet. Jeszcze raz to wczytuję. Ile razy można? Nie wystawiam go w to samo miejsce. Był z tyłu i miał full życia. Wcześniej miał mniej życia i był prawie na przodzie. Więc jakby w innym miejscu on jest, nie? To nie jest tak, że ciągle on jest na tym, więc proszę mnie tu nie szkalować. Inna sprawa, że to leży, kurde, no nie wiem, no trzeba ich wykańczać i to tak po jednym na rundę, bo... W dupę dostał. Jak to tam jest najbliżej? Ten ma w ogóle proficiency w karabinach. On jest najcelniejszym naszym typem z karabinów. Więc odwali mu to ramię, nie? Ten może iść zaraz za nim. Nie wiem, a ten na ramię mu coś odpaść nie chce. Ready for action. Ciekawostka. Mogę go najpierw zawalić, rozwalić, bo ten snajper na przykład ma bonusy do... Dobra, zapiszę teraz. I teraz się zastanowię, gdzie się nim ustawię, no. Moim zdaniem on i tak zasłużył, żeby sobie tutaj stanąć. A, zobaczymy. No najwyżej go zabiją znów, ale mam już save'a zrobionego, nie?
O shit, są tu jakieś jaja? O Jezu, na szczęście nie ma. Bo on zrobił wykluwanie jaj, nie? O, zajebiście. Comes online. Dobra, pytanie jest teraz takie, czy oni się na pewno spawnują w kółko, nie? To jest podstawowe pytanie, które należy sobie zadać. Serio? Chcecie mi powiedzieć, że on nie zginie od tego? Dobra, co on ma za negatywne status? Aha, 20 utra. A dobra, to i tak zginie. No nie, no już się bałem, że typ to przeżyje, nie? Hostile mist. Nie wierzę. Ready to fire. Już chyba 10 życia to mu chyba w tym momencie zostało, co? Dobra, strzelajmy do tego, bo... O, to prawie padło. What's our plan? Dobra. Czy to już? Aha, i co, koniec misji? Nie muszę uciekać stąd? O Jezu, jakbym wiedział, to bym od razu go zaczął strzelać i pół godziny byśmy byli do przodu. O Jezu. Kurde, gierka godna polecenia, ale trzeba ją umieć, nie? Endelta, wiesz, to nie jest taka gra typu wchodzisz i wszystko wiesz. Okej, okay, wszyscy nas lubią. Okej, okay, powiem wam. Heard a lot about you people. Most of it weird. Science nerds with guns, huh? Well, I've heard worse ideas. Anyway, here's the inside scoop on New Jericho. Tobias West? Probably a genius. Might be a bit crazy. Dobra, on chce, żebyśmy, oni chcą, żebyśmy się z nimi trzymali, nie? A my w badaniach jesteśmy w stanie zrobić pandorańskie kolonie. I to by trzeba było zrobić. O, strażniką. Te strażników lęgu by trzeba było ogarnąć, bo jeśli to tak działa, to ja i tak będę ich musiał za niedługo bardzo dużo ogarniać, nie? Coś się właśnie wybudowało w jednej z baz. Nie w tej, tylko w tej. Kwatery, zakład produkcyjny, generator. Gdzie tu jest jakaś Feniksopedia? Badania. Nie, Pandoranie. Broń, pancerz, pojazdy, wiedza. Nie wiem, czy tu są takie opisy typu. Dobra, co budujemy? Nie wiem, co może moglibyśmy wybudować. Laboratorium badawcze.
ale dziwne wrażenie, że to nie przyspiesza mi badań. Tak, dom publiczny, akurat dla ciebie. Salix As. Marsz trwa. A więc Nowe Jericho w dalszym ciągu rozwija się militarnie, tym razem opracowując nową klasę żołnierzy. Technik, robotyczne ramiona, moduły śródczaszkowe. Brzmi imponująco. Nie sprzeciwiamy się takim kierunkom rozwoju, ale pozostaje jedno pytanie. Kiedy Nowe Jericho zainwestuje w coś innego niż wojna? Ach, i oni się nie lubią teraz, okej. Okay. Uwięzieni w lodzie. Azja Wschodnia. A co to jest baza Phoenix Azja Wschodnia? My jesteśmy w Azji Wschodniej przecież. Okej. Jak w ogóle nasz personel? Oni nie mają, no właśnie, sprzęt. Aha. Dobra, on ma strasznie mały udźwig. Ja bym mu dał do siły. Aha, nie da się. Chociaż no może się da. Okej, teraz działa. Dobra. O fuck, a my tego chyba nie umiemy produkować. Amunicji, trochę przypał. Trzeba by było jakiś reverse engineering zrobić chyba z tej okazji. Czy mogę jakiś granat zrobić natychmiast? Dobra, niech dwie apteczki koleś ma. Aha, nie są załadowane. No dobra. Kurde, ten jeden to jest tak uszkodzony, że... Tu chyba w tej bazie, nie? Tu się nic nie buduje. No, tu by można było, no nie wiem, zakład produkcyjny. Nawet nie wiem, co ja teraz budowałem tak naprawdę. A czemu tu już można tylko produkcję żywności zrobić? Aha, bo nie mamy punktów. No dobra, niech będzie. Okej, jeden z naszego personelu miał biegłość w strzelbach. Strzelby, aha. Ten ma karabiny i strzelby.
nie wiem, i to chyba jakoś randomowo te niektóre perki dostają. No bo nasz Heavy, ten ma w ogóle inne perki, nie? Dać mu tą strzelbę, myślicie? Temu też bym mógł dać. Drugiego zasięg rzutu granatów. Siła woli o 2, leczenie zwiększone. Czemu oni mają w ogóle obrażenia w walce wręcz, ale chyba nie pięściami, nie? Karabinami snajperskimi. Nie no, ten ma biegłość w karabinach, tak? Ten ma jakieś rzuty granatów, ale nie ma tak naprawdę biegłości. Leczenie zwiększone o 50%, to może temu dać strzelbę. Ammo potrzebuję do strzelby. Kurde, nie mam w ogóle materiałów. Jak się te badania skończy, tylko że pewnie zaraz się jakiś atak zacznie, kurde, na coś. Okej. Okay. Mózgo pluskwy. To zabawne, jak przyjmę się rozmowę. Dobra, i możemy teraz sprzęt do swojej strzelby. Raz, dwa, trzy. Personel. Sprzęt. Dobra. Obrażenia 40. Czyli ma większe obrażenia, ale musi bliżej chodzić, nie? Nie. Jak musi bliżej chodzić, to niech będzie chociaż czerwony. Dobra. Personel. Ja mogę mu inny hełm. Głowa, włosy. Nie, wybór pan, dobra. Ale nie wiem, czy to był dobry wybór na typa, który ma... Na pewno trzeba mu dodać do tych ruchów, nie? Ten ma strasznie dużo punktów. To mógłby mieć. Ten powinien mieć w ogóle miecz. A tamten powinien mieć... ale co ja tu będę wam gadał? Dobra, zapisujemy. Mamy wszystko, moi drodzy. Przerwa. Nie, czerwony będę wiedział, że jest do
bitki i tyle.